SCN Software wita nowy rok z postami na temat miast z Teksasu i siecią drogową dodatku Heart of Russia. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a w tym filmie będą dwie informacje. Na początku zacznę od dodatku Heart of Russia, a później przejdziemy do Teksasu. Kolejny temat przy Heart of Russia dotyczy sieci dróg i tutaj już od SCN Software dowiedzieliśmy się, że czeka nas tutaj duże urozmaicenie jeśli chodzi o tereny dodatku Heart of Russia. W okolicach większych miast, zwłaszcza przy Moskwie, spotkamy tutaj dosyć dobrą infrastrukturę, sporo dróg szybkiego ruchu, w tym oczywiście autostrady, które swoją jakością dorównują tym, które można spotkać na przykład na zachodzie Europy. Ale żeby nie było tak nudno i żeby odwzorować większą część tego, co znajdziemy też w rzeczywistości, pojawi się tutaj sporo oczywiście takich lokalnych dróg, lądówek, w tym oczywiście takie bardziej podniszczone drogi, jak i gruntówki. Takie drogi raczej spotkamy bliżej małych miasteczek, miast widokowych, ale oczywiście podczas takiej podróży ważna jest też informacja o poszczególnych warunkach, o przepisach, dlatego SCN Software zadbało o to, żeby takie kwestie, jak oczywiście znaki drogowe, były jak najlepiej dopracowane, żeby ta szczegółowość była oddana jak na najwyższym poziomie i żeby nie było żadnych problemów. Przeglądając zdjęcia na blogu, moim faworytem jest zdjęcie numer 25, chyba nie muszę mówić dlaczego. A jakie jest wasze? Dajcie znać w komentarzach. O Rosji to tyle, teraz przejdźmy do Teksasu. I w pierwszym noworocznym poście pojawiła się spora garść zdjęć, plus oczywiście materiał na social mediach. Natomiast w samym poście znajdziemy informacje o czterech dużych miastach, które spotkamy w tym stanie, plus kilka zdjęć, które ukazują tereny jakichś wiosek i miast widokowych. Jednak zacznijmy od miasta San Angelo, przy którym szacuje się, to są dane z 2019 roku, że liczba ludności samego miasta wynosi ponad 100 tysięcy, natomiast obszar metropolitalny prawie 120 tysięcy. W mieście spotkamy bogatą florę, jak i historyczne ważne budowle i obiekty. Kolejne na liście jest miasto Waco, które będzie też ważnym punktem do zwiedzenia. Szacuje się, że ludność wynosi prawie 140 tysięcy mieszkańców samego city, natomiast obszar metropolitalny liczy sobie 277 tysięcy osób. Z informacji od SCN Software dowiadujemy się, że ten obszar jest pełen historii, co sugeruje pewne ważne obiekty i zabytki, możliwości gospodarczych, więc pewnie pojawi się sporo ciekawych firm i bogatej różności doświadczeń kulturowych, więc pewnie również ciekawe obiekty tutaj się pojawią. Przedostatnie miasto na liście to Galveston, które jest wyjątkowym kurortem i portem na wybrzeżu południowo-wschodnim Teksasu. Szacuje się, że zamieszkuje go około 50 tysięcy osób i jest głównym ośrodkiem turystycznym tego stanu, z dodatkowym naciskiem na historię i budynki historyczne, czyli pewnie ciekawe obiekty, które gdzieś spotkamy pewnie przy drodze lub niedaleko naszej drogi. Ostatnie miasto to Amarillo, położone na łąkach i otoczone gęstą prerią. Tutaj w większości prawdopodobnie czekają nas ładunki związane z rolnictwem. To miasto z całej czwórki jest największe pod względem zaludnienia, bo szacuje się, że zamieszkuje je około 200 tysięcy osób, natomiast obszar metropolitalny wynosi ponad 300 tysięcy osób. Oprócz tych czterech miast dostaliśmy jeszcze kilka zdjęć, które prezentują tereny innych miast widokowych, czyli takich, których nie ma na mapie, nie spełniają żadnych funkcji związanych z transportem, nie mają żadnych firmy, skąd możemy zabierać ładunki, ale ich głównym celem jest urozmaicenie widoku podczas naszej podróży. I z Teksasu to tyle, a jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!